Cześć, Sezon Andyk z kanału Gramy w Piłkę. Dziś gościem jest piłkarz AS Limassol, Daniel Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy założeniem AS-u był awans do pierwszej ligi, czy to udało się wywalczyć przy okazji? To było od początku założone przez klub cel i na szczęście udało nam się go zrealizować. Gratuluję zdobycia nagrody MVP. Dziękuję bardzo, dziękuję. A żałuje pan, że nie został królem strzelców? To znaczy, jest pewien żal do tego, ale najważniejsze myślę, że było, że wywalczyliśmy awans i to na końcu się liczy najbardziej. Widziałem, że strzelał pan też z rzutów wolnych. Dużo pan ćwiczy ten stały fragment? Co tydzień ze dwa razy, po dwa razy tak na każdym, to znaczy jak mamy pięć treningów, to na dwóch treningach zawsze zostaję, po treningach i se ćwiczę. Przegraliście tylko trzy mecze, a który w tym mecz był dla pana najcięższy? Graliśmy z takim zespołem, gdzie często ludzie lecą na wakacje, Aja Napa. I po tym meczu akurat też zachorowałem na koronawirusa i też na tym meczu już tak trochę byłem osłabiony i ten mecz akurat wspominam tak słabo. Czy dzisiejsza kadra AS-u gwarantuje utrzymanie w pierwszej lidze? A jest tak, że dużo się zmieni w tym zespole, bo przejął nas inwestor z Białorusi i będzie bardzo, bardzo odświeżona kadra i myślę, że z taką odświeżoną kadrą takie plany, które słyszałem są, że nawet możemy powalczyć o wyższe cele, ale na pewno będzie celem numer jeden, żeby się utrzymać w lidze. Zostaje pan na następny sezon w AS-ie? Zostaje. Czy drugą ligę cypryjską da się jakoś porównać z Ekstraklasą? Nie. Nie. Dobrze. Chciałem teraz poznać o pana dzieciństwie. Urodził się pan w Warszawie, ale od dziecka mieszkał pan w Austrii. W jakim wieku pan wyjechał? Jak miałem roczek. Wyjechałem z rodzicami do Szwecji i potem do Austrii. Jako dziecko lepiej pan mówił po polsku czy raczej po niemiecku? W domu zawsze rozmawialiśmy po polsku, ale chodziłem do austriackiej szkoły, dlatego szybko się nauczyłem niemieckiego. Pana pierwszy klub to Waidhofen an der Thaya. A pamięta pan swój pierwszy trening? Ja przychodziłem jako sześciolatek do takich starszych, żeby z nimi trenować i nie byłem jeszcze członkiem zespołu, ale tam latałem sobie z nimi, ale tak, żeby pamiętam jakieś tam urywki. Jak już zacząłem grać w jakichś takich meczach, to mam takie urywki w pamięci, ale tak, żeby pamiętać, to nie. Od początku grał pan jako napastnik? No jako młody chłopaczek myślę, że wszędzie grałem, ale zawsze lubiłem być bliżej bramki. Kto był pana idolem? Bardzo lubiłem Roberto Baggio. Teraz aktualnie właśnie jest serial na Netflixie i czekałem na ten serial bardzo długo. I to był od początku tak mój ulubiony piłkarz. Kibicował pan komuś w Austrii i może w Polsce? Kibicowałem, jak byłem młodym chłopakiem Legii, no bo mój tata długo grał w Legii i miałem najbardziej byłem związany z tym klubem. A w Austrii było Rapid Wiedeń. Pan tata był piłkarzem. Czy namawiał pana tata, żeby też pan grał w piłkę, czy jednak sam pan chciał?
U mnie tylko była piłka cały czas w rodzinie poprzez tatę, także dla mnie nie było innego wyjścia. Czytałem, że został pan 2 razy królem strzelców juniorskiej ligi austriackiej. Więcej pan strzelił z gry, czy może z karnych? Z karnych niedużo strzelałem. A czy pana tata podpowiadał może czasem, był zły na to, jak pan grał, czy nie wtrącał się w rolę trenera? Nie, mój tata jest moim najbliższym i najwierniejszym fanem i też moim największym krytykiem, także zawsze po każdym meczu, też nawet teraz mamy rozmowę poprzez telefon, poprzez FaceTime i mówi mi, co mu się nie podobało, co mu się podobało, także to do dzisiaj pozostało. Chodził pan może na treningi taty i mecze? Podpatrywał pan może go jak grał? Tak, jeszcze pamiętam, jak grał aktywnie i często też oglądałem tatę. Grał pan może piłkę też z kolegami na podwórku, czy jednak same treningi panu wystarczały? Ja cały czas byłem na dworze, kiedyśmy nazywali mnie korek. No bo zawsze miałem korki na sobie, tylko po szkole przychodziłem i od razu zakładałem korki, także dla mnie zawsze była piłka, czy to na trening, czy to gdzieś tam z chłopakami, to zawsze to stanowiło mój dzień. A grał pan na ulicy, gdzieś na łące, czy może na takich orlikach, jak są teraz w Polsce? Kiedyś nie było takich orlików, graliśmy albo szliśmy sobie na stadion, tam były dwie bramki i tam sobie graliśmy lub gdzieś zimą po jakichś halach kopaliśmy lub też były takie małe place z asfaltem, stawialiśmy ławki sobie na bramki i tam graliśmy. Pana koledzy ze szkoły i z klubu wiedzieli, że jest pan Polakiem? Pytali się może coś o Polskę? Wiedzieli, że jestem z Polski, ale to nie było, nie robiło żadnej różnicy. W jakim wieku przyszedł pan do Bayernu i dlaczego właśnie Bayern? Bo czytałem, że był pan na testach w Interze Mediolan. Byłem w Interze, było różnych klubów, które się mną interesowało. Bayern zawsze był moim ulubionym klubem i jak się pojawiła możliwość, że mogę tam podpisać i iść grać, to nie zastanawiałem się już nad niczym innym i zabrałem się tam do Monachium. A w jakim wieku przyszedł pan do Bayernu? Jak miałem 17 lat. Na początku, gdy był pan w juniorach i drugiej drużynie, widział się pan piłkarzami z pierwszego zespołu? Widziałem, tak. Oni obok nas trenowali. Wtedy byli m.in. Lizaru, Ballack, Makaj i Zeroberto. Dokładnie. Jeszcze był Oliver Kahn na bramce. Taki dosyć legenda tego klubu, teraz też prezydentem, także było wiele, wiele bardzo takich piłkarzy, których tak naprawdę tylko widziałem w telewizji i potem miałem okazję ich zobaczyć na żywo. Widziałem, że miał pan dobre wejście w juniorach, bo już w pierwszym meczu strzelił pan aż 5 bramek. To było akurat i ja podpisałem i byłem członkiem drugiego zespołu Bayernu i poprzez słaby mecz trener mnie wysłał do juniorów, do lat 19 i tam pokazałem mu, że jestem za dobry na juniory i strzeliłem 5 bramek na szczęście, no i potem wróciłem do drugiego zespołu. To był mecz Eintracht Trier, Bayern 0-15. Dokładnie. Później w finale juniorów Bundesligi przegraliście Schalke 2-1. Zagrał pan przeciwko
m.in. Howedesowi, Beniszowi i Olizowi. Ozilowi. Jak oni prezentowali się jako juniorzy? Schalke zawsze miało znakomitą młodzież i pamiętam, szczególnie Zila pamiętam, że nie było opcji, żeby mu odebrać piłkę i tą technikę, którą miał, ale wtedy to nie było wiadomo, że to będzie taka światowa gwiazda. Dopiero... Proszę, proszę. A pan występował razem z Hummelsem, Krosem, Batsztuberem i Alabą. A o miejsce rywalizował pan z Sandro Wernerem. Czy naprawdę było widać po nich, że będą jednym z najlepszych na świecie? To znaczy, na przykład Müller miał coś specjalnego w sobie, ale też nie wyobrażałem sobie, że on kilka lat później będzie królem strzelców na Mistrzostwach Świata, na Mundialu. Tak samo Hummels od młodego wieku już był bardzo dobrze zbudowany fizycznie, bardzo dobrze się prezentował, ale też nie mogłem pomyśleć, że tak się rozwinie, taką karierę zrobi. Myślę, że wszyscy w tym wieku byliśmy gdzieś tam równi i potem szczęście. Niektórzy mieli więcej szczęścia, niektórzy byli na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i niektórzy byli lepsi, tak? I dlatego też zrobili tą karierę. A był jakiś zawodnik, który się wyróżniał, ale był pan zdziwiony, że nie zrobił dużej kariery? Bardzo dużo ich było. Bardzo dużo ich się przewijało przez Bayern. Nazwiski teraz nie powiem, ale naprawdę było dużo chłopaków bardzo utalentowanych, którzy po prostu potem jakoś zniknęli z radaru. Widziałem, że grał pan też z Torstenem Finkiem, Tomasem Linke, a trenerem był Mehmet Scholl. Czy umieli coś podpowiedzieć i nauczyć ci doświadczeni piłkarze? Bardzo. To były bardzo ważne postacie w naszej drugiej drużynie, bo oni kierowali zespołem, pomagali młodszym chłopakom ze swoim doświadczeniem i też to nam bardzo pomagało. To było ważne, że w takim młodym zespole, bo mieliśmy po 18 do 20 lat, byli tacy doświadczeni piłkarze, którzy tak naprawdę grali już na najwyższym poziomie i to nam bardzo pomagało. A czy to prawda, że widział się pan na treningu z Gerdem Millerem? Gerd Müller był przez 5 lat moim drugim trenerem, asystentem naszego pierwszego trenera. A gdyby pan dorastał i grał w Polsce, a nie w Austrii i Niemczech, to byłby pan tak wyszkolony? Ciężko powiedzieć, czy byłbym tak wyszkolony. Myślę, że w Austrii te akademie piłkarskie były bardziej rozwinięte niż akademie piłkarskie w Polsce w tamtych czasach. Także ciężko mi powiedzieć, ciężko. Bardzo był pan zawiedziony, że nie udało się panu zadebiutować w Bundeslidze? To był akurat w tym momencie, gdzie miałem okazję, niestety miałem trochę pecha, ale byłem bardzo zawiedziony w tym momencie, ale życie toczy się dalej i teraz tak patrzę na to z przyjemnością, bo miałem wiele pięknych chwil i miło mi zawsze wspominać te chwile. Skończył się u panu kontrakt z Bayernem i przyjechał do Polski. A nie chciał pan zostać i pograć gdzieś nawet w drugiej Bundeslidze? Były możliwości takiego przejścia do drugiej Bundesligi, ale w
wtedy szykowało się euro w Polsce i na Ukrainie. I takie miałem założenie, takie cele, żeby przyjechać do Polski i zagrać w najwyższej w ekstraklasie, się pokazać i się zaprezentować dla reprezentacji. Pamięta pan swój pierwszy mecz i gola w Górniku? Pierwszego gola pamiętam, to było na Legii, a pierwszy mecz też pamiętam, to był mój debiut w domu z Polonią Warszawa. Czy było widać, że za jakiś czas Adam Nawałka zostanie trenerem reprezentacji Polski? Zaskoczony był pan? Pan Adam Nawałka zawsze miał swoje zasady, których nigdy nie łamał, i ta determinacja go też tak daleko zaprowadziła. To czy byłem zaskoczony? Może trochę, tak? Ale potem jak dodałem sobie te wszystkie walory, które trener Nawałka ma, to zrozumiałem, że zasłużył sobie na to. A czy to prawda, że gdy grał pan w Górniku, to Lech i Hamburger chciał pana pozyskać? Czy to tylko plotka? Kilka klubów było, które tam się przewinęło, gdzie słyszałem jakieś plotki. Plotki lub prawda, nie wiem. Miałem tam dobry okres, byłem w młodym wieku, także możliwe, że coś w tym było, ale konkretów nie było, ja nie widziałem tych konkretów. A gdy grał pan już w innych krajach, to miał może oferty, żeby wrócić do któregoś klubu z Polski? Były takie oferty, żeby wracać do Polski, ale dobrze się czułem właśnie zwiedzać kolejne kraje, poznawać inne języki i cieszę się z tego, że mi się tak udało, tak jak do tej pory to przeżyłem wszystko. A gdy był pan w Rosji, to jak już jeździliście na mecze, i jak długo trwała podróż? Czasami pamiętam jedną podróż, która samolotem się podjęliśmy, to lecieliśmy przez 9 godzin, to było z Moskwy do Wladiwostoku, to jest na granicy z Chinami, także to była chyba najdłuższa moja podróż na mecz w mojej całej karierze. W jakiej najniższej temperaturze grał pan mecz? Jak wylądowaliśmy na Sybirii, to było -33, ale mecz graliśmy w hali takiej zamkniętej, także tam chyba było, nie wiem, z 15-16. Także nie pamiętam, ale na pewno były jakieś, nie wiem, może -11. Pamiętam jakiś mecz w Moskwie, także może -11. Z kolei w Hiszpanii było ciepło. A czy poziom w Segunda B był wyższy niż w Rosji i Polsce? Segunda B jest bardzo specyficzną ligą i jest bardzo dużo piłkarzy dobrze wyszkolonych technicznie, taktycznie. Potem masz zespoły, które walczą grają brzydką piłkę, długie piłki do przodu. A ciężko porównać całą ligę, ale na pewno topowe zespoły tej ligi poradziłyby sobie spokojnie w ekstraklasie. Podczas pana kariery, kiedy utrzymał pan najlepszą formę? Myślę, że dobry okres miałem wtedy w Górniku i w Bayernie też miałem fajny okres i oczywiście zaliczam ten sezon,
który się skończył też do moich takich bardzo dobrych okresów. Chciałam zapytać jeszcze o reprezentację młodzieżową Austrii. Zagrał pan przeciwko Polsce. Jak wtedy się pan czuł? Nie pomylił pan może szatni? To było dla mnie takie niełatwe, bo zawsze jak byłem młodym chłopakiem, to marzyłem o grze z orzełkiem na piersi. Tylko że wtedy, w tamtych czasach, jeszcze nie było takich scoutingów, że ktoś tam przyjeżdżał z Polski do Austrii czy do Monachium. I Austriacy po prostu szybko się ze mną zainteresowali i zaopiekowali się tym, żebym zagrał dla reprezentacji. I to nie było łatwo. Szczególnie pamiętam ten moment z tym hymnem, jak puścili polski hymn. To taka łezka we mnie się stworzyła, taka mała. A który z PZPN-u odzywał się pana w sprawie gry w reprezentacji? Potem Euro, jak grałem w Austrii, to tam się ktoś odzywał, ale do żadnych konkretów nie doszło. Widziałem, że zbiera pan koszulki piłkarskie. Dużo ma pan ich w swojej kolekcji? Jest ich dużo, tak. Jest ich dużo. Nie powiem ci ile, ale jest ich naprawdę dużo. Mieszkał pan w 6 krajach oprócz Austrii i Polski. A gdzie mieszkało się panu najlepiej? Najlepiej mi się mieszkało między innymi, jakbym mógł wybrać dwa kraje, to w Szwajcarii i na Cyprze. Który piłkarz, z którym pan grał w jednym zespole, zrobił na pewno największe wrażenie? Myślę, że był to Toni Kroos, tak jak wspominałeś, a tak samo jak Müller, ale przede wszystkim jeden piłkarz, który niestety bardzo wcześnie zakończył karierę, Sebastian Deisler. On był dla mnie najlepszym piłkarzem, z którymkolwiek kiedykolwiek miałem okazję być na boisku. A przeciwko któremu obrońcy najciężej się panu grał? Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym pytaniem, bo tak naprawdę zmieniałem często kraje, zespoły, ligi. Nie było takiego obrońcy, z którym tam, którego sobie specjalnie przypominam. Ulubiony pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik? Mój ulubiony bramkarz to jest Neuer, bo lubię, jak gra z zespołem, jaki jest czujny. Mój ulubiony obrońca jest Dawid Alaba. Mój ulubiony pomocnik. Ulubiony pomocnik też bym wybrał Kimmicha. Bardzo mi się podoba jego styl gry. A napastnik po Roberto Baggio to był taki Szewczenko, Andrzej Szewczenko. Gra pan FIFA albo Football Managera? Grałem bardzo, bardzo dużo kiedyś, ale teraz aktualnie już nie mam za bardzo na to czasu. Jak rozmawiałem z Cezarem Wilkiem, to mówił, że jak graliście razem w Wiśle, to dużo meczów w FIFA graliście. Bardzo dużo. Z Sarkiem dzieliliśmy pokój i to była taka nasza rutyna wieczorowa po kolacji, gdzie często siedzieliśmy sobie i graliśmy do północy lub do 11 chyba było takie, bo Czarek lubił wcześniej się kłaść spać, także to była taka nasza rutyna. Najcięższy i najlepszy pana mecz? Najcięższy mecz. Nie mam, nie prowadzę takich statystyk, najcięższy czy najlepszy, nie prowadzę takich statystyk. Ma pan jakieś przesądy przed meczami?
Wierzę w Boga i mam, robię zawsze, to znaczy dotykam trawę i potem mówię sobie te kilka słów, żegnę się i potem sobie tam mówię kilka słów, no takie mam do siebie. Ulubiony serial i zespół muzyczny. Ulubiony serial. Dużo ich oglądam na Netflixie, nie ma tak ulubionego. Myślę, że bym wybrał, co ja bym wybrał? Breaking Bad. Breaking Bad, ten serial. Zespół muzyczny. Słucham wszystkiego, także nie mam żadnego ulubionego zespołu muzycznego, bo dużo tego słucham i tak nie mam jednej takiej grupy, której bym cały czas słuchał. Ma pan jakieś hobby, co lubi pan robić w wolnym czasie? Lubię grać w koszykówkę, lubię grać w tenisa stołowego i lubię eksperymentować z modą. To mi się podoba, tak. Dziękuję bardzo za wywiad. Moim waszym gościem był piłkarz Alisu Limassol, Daniel Sikorski. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo. Miło było. Subskrybujcie z Waleczkiem. Pa! Pa!